Wymyślamy sobie skojarzenie do imienia Paweł. I mnie z Pawłem kojarzy się Paw, który gdzieś tam się wdzięczy, prawda? Kolejną rzeczą jest znalezienie najlepiej ciekawej cechy twarzy u Pawła, czyli coś takiego bardzo charakterystycznego. Powiedzmy, że Paweł ma na przykład pomarszczone czoło. Jest na przykład już starszej daty i już widać takie u niego linie charakterystyczne w tym czole, że jest takie specyficzne, wyróżnia się z jego twarzy. I dokonujemy teraz interakcji między obrazem do tego imienia a tą cechą twarzy, czyli Paw robi coś na czole Pawła. Możemy na przykład wymyśli wymyślić sobie, że Paw na czole Pawła powiedzmy, że wdzięczy się, mm, pozuje do zdjęć, zalotnie patrzy na inne panie, które też są pawiami, na przykład, tak? i podrywa te kobiety wokół siebie. Coś takiego. I to się odbywa na czole Pawła, ok? Na tej zasadzie. Nawet jak się potem pojawi kolejna osoba, tak? Powiedzmy, że poza Pawłem poznaliśmy jeszcze marka. Marek nam się przedstawia za chwilę, i Marek mnie osobiście kojarzy się z markami, czyli takimi banknotami, które już teraz chyba nie funkcjonują, nie, nie znam się na tym aż tak dobrze. Wiem, że kiedyś była taka waluta marki, więc wyobrażam sobie banknoty z tą walutą, które na przykład Markowi wystają z uszu, bo Powiedzmy, że Marek ma bardzo drobne uszy, takie aż charakterystyczne, że e, dawno takich małych uszu nie widziałeś na przykład, nie? I to ci się bardzo rzuca w oczy jako pierwszy. Pamiętaj, pierwsze skojarzenie, pierwsze, to co pierwsze widzisz, tak? Twarz ma to do siebie, że jeżeli twarz zapamiętujemy, to ona jest widoczna. Więc to jest właśnie fajny element, żebyśmy kojarzyli sobie abstrakcyjne imię z twarzą, bo twarz jest widoczna, mózg to szybko widzi, szybko potrafi sobie rozkmienić. Powiedzmy, że trzecią osobą będzie Anna. I nasza Anna nosi grzywkę, więc gdy podajemy Annie rękę, witamy się, grzecznie uśmiechamy, to możemy sobie zwizualizować, że z tej grzywki Annie na przykład zwisa jakaś wanna pełna wody, na przykład na tej zasadzie, prawda? Aż jest, aż jest jej ciężko się poruszać, bo taką ciężką wannę ma na swojej grzywce. Możemy jeszcze poznać czarkę na przykład. Czarek ma bardzo charakterystyczny nos, i z tego rosa wystaje mu różdżka. Magiczna różdżka Harry'ego Pottera na przykład, bo czarek, jak różdżka, jest czarująca, prawda? Czarująca różdżka, więc i czarek to takie skojarzenie tego typu. Może poznamy jeszcze jedną osobę, na przykład Kamila. Powiedzmy, że Kamil. Poczarku do nas podchodzi, też się witamy, z nim mówimy: Hej, hej. Kamil mówi, że. Właśnie mam na imię Kamil, tak? Na tej zasadzie. I widzimy, że Kamil ma z kolei bardzo charakterystyczny, nietypowy podbródek. Więc na tym podbródku ja sobie wizualizuję kameleona, bo kameleon kojarzy mi się ze słowem Kamil. I powiedzmy, że ten kameleon na tym podbródku zmienia kolor na jakiś tam. Inny, żeby nam się szybko rzuciło w oczy, na przykład na czerwony, tak? I wiemy, że jak popatrzymy sobie na Kamila, na jego twarz, zobaczymy ten charakterystyczny podbródek, myślimy sobie, co tam się działo z tym, co tam takiego było na tym podbródku. A kameleon, czyli on miał na imię Kamil. I za jednym zamachem jesteśmy w stanie przypomnieć sobie twarz i imię danej osoby.